po nogach. Let the party begin! Katwiszka Polar 2020, Kraków! Tylko mogę pozdrowić żonę i moich dzieci. Żonko, nie bij mnie. O, ja byłem bardzo grzeczny. A ja nikogo nie pozdrawiam. A ja to wszystkich po kolei. Jak leci? Aha, sakrowe kota. Teraz kulturka 0%. Jedziemy. Za późno to. Kulturka musi być. Ja. Masz teraz, nie? Chłopaki ze Śląska. Nikogo nie pozdrawią. Kolejny nikogo nie pozdrawia. To tylko ja tylko pozdrawiłem żony. Jaki dumny. Ja pozdrowiłem. Dzik. Dobry dzik. Dobry dzik. To jest jutro sterniczym. Co będziesz robił? Szybko płynął. Uwierz mi, że po 5 godzinach on będzie miał dość. Zmiana po 5 godzinach? No, zmienimy się. O Jezu! A ja mu wtedy powiem, chciałeś pływać, to pływaj. Zmieniamy się po 5 godzinach. No. To się już zmienisz po 2 godzinach. Ja myślę, że to wygramy. Tak? Takie tu są, one nie mają szans. To jest jakaś amatorka. Nie mają flag, to przede wszystkim. Tak, flagi są najważniejsze. No właśnie, jakby nie było flagi, no to nie wygrałem. My już wiemy, że wygramy, bo dzisiaj testujemy szybkę. No tak. No, bo nie wiem, czy będę pływać, mi się spodoba, czy nie muszę wymienić. Czy nie będzie reklamacji? Dobra, bo pomost porwiesz. Pisz party! Tak to wygląda. Pomost pełen pontonów. Ale jest tu jeden najważniejszy ponton. Jak tam, Miłosz? Przygotowanie pełną parą? Tak jak. Czemu tak jakby? Mało miejsca, trzeba większy ponton kupić. Albo to Łódź, bo jak wygramy, no to już nie trzeba będzie kupować. Piotrek ma złotą rękę. Złote dziecko szczęścia, wylosowana nasza ulubiona miejscówka. O ile zdążymy dopłynąć oczywiście, ktoś nas nie uprzedzi. Mamy najmocniejszy silnik, ale tak prawdę mówiąc, to jeden ze słabszych. Tutaj hit, ponton na łodzi. Tak to tutaj wszystko wygląda. Czekamy na oficjalne rozpoczęcie. No i płyniemy zająć miejscówkę. No wzajemnie. Przyhamuj. Miło, uciekaj do boku. To zaczynamy zabawę. Dotarliśmy na miejscówkę, udało nam się wylosować to, co chcieliśmy. Nasze ulubione miejsce to jest po prostu szczęście, jak nie wiem co, Piotrek ma złotą rękę, chwała mu za to. Także co, przejmujemy miejscówkę, rozwijamy się oficjalnie. Na miejscówce jestem ja i dwóch kibiców, zaraz będziemy wszystkich przedstawiać. Chłopaki już pływają, także co, fish party. Następuje oficjalne przejęcie łowiska. Flaga na maszt. Jest! Mamy to! Wiatrze wieje. Poproszę trochę wiatru. O, ale wieje! Ja cię pieron! O, cię pieron!
Jest, mamy to. No i myślę, że tak, zaczęliśmy zawody i równocześnie tym samym akcentem optymistycznym zaczynamy Fishparty. A ja? Wszyscy zgadną, co ugotował mi. Zajebiste. Żurek. A jak my wygramy tą małą rybą, to sobie jaj ogolę jadą. Jakie to będzie dobre. No, to otwieramy punkt gastronomiczny, zaraz wszyscy przypłyną. Najważniejsza jest integracja. Lucia jest. Mamy ekipę ze Śląska. Jemy żurek, co prawda nie śląski, ale krakowski. Teraz jest przerwa, nie ma fish. Jest party, jest jedzenie. Siemano, Halysy pozdrawiają cały Kraków i ekipę Fish Party. Co, będzie ten krakowski? No, będziemy. Walczymy do końca. Jak to go dają? Piłka jest jedna, bramki są dwie. Walczymy ostro. Piękna impreza, super, świetne towarzystwo, naprawdę warto. Uwierzcie mi, świeże powietrze, przyroda, natura, piwo, żyć nie umierać. O, to jest piękne podsumowanie. I poszli. Jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Tu jeden. Tam drugi. Płyną po 2+. Jasia, weź! No nie wiem. Nie malutkie. Nie malutkie. Nie jest małe. Może być dwuja. No. Jest wielki. O, ja. Jedzie. Będzie ładny. No przeczuwaj go, meczko. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Czekaj, wędkę sobie. Dobra, nie, marzę się. O kurde. Jest duży. A tu na to wtedy by ci wędkę za mnie. O ja. Teraz poczuł ambicję. Zwinie pan na chwilkę. Zwinie pan na chwilkę wędki, bo... Bo to nie jest malutki. Bo to nie małe. Minuta. Tak nas ciąga. Obie pływamy sobie tutaj w chwilkę z nią. No. Jasiu, taki to tydzień temu pewnie. 2:15. Jużko mamy. Podnieś się tam kawałek. Nie podnieś mnie tu jeszcze. Weź jeszcze teraz. Po co? Proszę! Wszystko. Dobra, dawaj go. Tylko musi skoczyć nogi, żeby sobie tą kołyskę bardziej. Szkoda, że się to dobrze, nie? No cybliw. Kurba. Poszedł, kurwa. Się wbił? No. Ryba pias, kurwa. Wycie. Piękna ryba, kurwa. My cztery grania, kurwa. Wszystko puste. Masz kombinerki? Mam. Ale to jest dobry znak.
Mieliście coś wcześniej? Kurwa, syczy. Zostaw, nie, zostaw, zostaw. O, syczy. Dobra, spływamy. Jeszcze go wyciągniemy. No, trzeba to zakleić. Mamy Szymona, za chwilę pojedzie, kurwa, kupię jakiś plek. Dawaj. Pan dziwy, Jasiu to mógł być. Dobra, nie mój. Jeszcze mamy kotwicę w pontonie. Przejmujcie się, dobrze. Dawaj, jak są. Dawaj, no. Dobra. Spierdolił. To jest kolega. Dobra, wyciągamy to miło. Czemu? Czemu pojechał? Bo tu mam rozmowa, że trzeba jechać. Ile temu on był jeszcze? Babcie! A to nie przywitał się? Nie, z nami był. No. Ale jak on zobaczył, nie weźmie ten. No to jest to w stanie pojawić się jakiś plek zimy, no nie? No to dupcy. Puka się, trzymaj. Szurka, trzymaj. 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 Dawaj, dobra, idę. MP. Dzień dobry. Godzina 5 minut 30. Miłosz. Trzeba płynąć. Jezu, wstajemy. 6 minut. Budzimy się. Cześć Piotruś. Dobry. Jak tam? Wyspałeś się? Wyspałem się. Nic cię nie boli? Na razie nie. To dobrze. Niestety bez brania. Karaś pięknie chodził w wodzie, żywy. Oczywiście karaś wiślany, srebrzysty. Tutaj kolejne wędki. No ale tak jak mówię, niestety przez całą noc ani brania na zrywkę. Co by lepiej się wstawało? Gotujemy wodę na kawusie. Zaraz Mirek, mistrz ceremonii parzenia kawy, zaparzy każdemu kawę. Tak Mirek? Tak będzie? Tak, trzeba umyć szklaneczki, zaraz się bierzemy. Po prostu budzimy się do życia. To. I runda druga. Kło. Jedziemy ostro. Rozpuszczalno? No. O! Waga w ręce. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile? Będzie już. Kawa poranna. Pięknie. Ale była wczoraj była awaria, to musiałem wleźć. Ja. Patrz, jaką kaweczkę. Jaką tutaj Mirek kawę zaparzył, jaka krema. Jaki zapach, jakby się tak zapach dało wysłać. Kawa poranna. To wszyscy by się obudzili, oprócz Miłosza. Nie ma, że ja świeżo zapachę spod pachy. Tutaj poranna kąpiel. Nie przesadzaj. Zenie, nie za dużo tej pasty dałem? Będę zapadł do przepłuchania. Higiena to podstawa. Szoro, szoro, szczotko, hej, szczoteczko, ho. Popił wody z wiadra. Pięknie. Taką szczoteczką trzy razy machnąć, to. Panie Mariuszu, ale obawiam się, że to nie były dwie minuty. Ale ja mam mieć szczotkę, dlatego że to nie, on miał ten. Elektryczną, znaczy żywą szczotkę. No. W ogóle inny smak i fajnie zabija bakterii. A czy tym językiem chce je? Załoga łowi ryby, my pieczemy placuszki. Piękne, w nocy się upiekły. Tak, doszedł pięknie. Całą noc siedział w piekarniku kaflowym. Miruś, jesteś mistrzem krakowskiego kucharstwa wędkarskiego. Krakowski master chef. Posypię cukrem, pudrę, poczekajcie, bo tak kurwa wygląda. Posyp, jak póki ciepły jeszcze, żeby się rozpuścił. Zapraszamy wszystkich tutaj do nas na skromny, ale pyszny poczęstunek. Takiej szarlotki jeszcze jeszcze nie jedli. Macie 3 minuty. A tutaj jakby się ktoś pytał, rosną jabłka na szarlotkę. Także wszystko jest ekologiczne, wszystko jest wiślane. O, mąka tylko sklepowa. O, proszę, dzika jabłoneczka.
Pięknie. Mirek, ale ci kruche wyszło. No, pieca bardzo bierze, przypalił mu się. Pieca. Dość. Gałkę lodów do tego? Waniliowy? Loda. Loda? Zaprawa poranna. Nadgarski, nadgarski rozgrzać. Kolana, nie wiem co ty kolanami będziesz robił, ale dobra. Nie wiadomo o co chodzi. Każde sprawne część ciała się może przydać. Aha, no to dzień drugi, runda druga. I ogień. Wypłynęliśmy taki kawałek, wczoraj chusteczki nie miałem. A w dziwne. Jest wędkarski Masterchef. O, ale pachnie. Tylko panowie, nie dawajcie dużo cebuli, bo po cebuli się strasznie kurde. Pa, co robi? Jezus. Oh yeah! Latemu ci fok! Jak on to robi? Jest. Czekamy na drużynę. Będą jajka, ale dopiero jak przyjedzie drużyna ze sumem. Tak, bez suma nie ma jedzenia. Nie ma jedzenia. Do tego mamy ogóreczki z papryczką. Już idę. Kiszone ogóreczki, grzybki świeżo marynowane, ketchup, Ludwika mamy też do tego. O. Pomidorki z waszej plantacji. O, pomidorki właśnie, prosimy panie reżyserze. Pomidorki. Panie reżyserze. Śrucinę mamy też. Żeby dociążyć pomidorki. Ślucinkę mamy, wszystko mamy. O! Nawet kociołek mamy. Pozdrawiamy pana kociołka. To ja. Jaja. Ips. Jest. No, nie ma marnotrawienia. Op, sorry, to moje. Omsło ci się? Szkoda. Sól, pieprz. Smarki. Gila też dodajesz? Też, no. Mirek, umyłeś ręce? Tak, wczoraj przecież. Tak. Wczoraj. W niedzielę wiesz. A co, nie widziałeś jak myłem płynem? Widziałem. No. Ja nawet zęby umył. No, Mariusz nawet zęby umył. Po prostu jedzonko dla zawodników, bo oni już jadą. Po prostu muszą szybko. To nie oni. Nie oni jeszcze. Ale też się zlecieli do zapachu. To za szybko. Wędkarski Masterchef właśnie zakończył gotowanie. Jest jajeczniczka. Jest o, jaki ładny pajączek. Spadaj stąd. Doprawiona elegancko. Uraku jeden. Przykrywamy, żeby Mariusz nie zjadł. O. Teraz to pójdzie na ponton. Ręce się są chyba z chytrości. Zawodnicy przypłyną po patelnię, wezmą sobie na ponton i sobie już tam będą jeść. Tak? Jak najbardziej. Patrz mi w oczy. Patrz mi w oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Życie. Chyba, że czas. Chyba nie. Cały czas mielczymy, cały czas kamery. Już jest rolę. To ty jesteś taki kameralny. Tak? Normalny rozumiem, ale że kameralny. Te kuchnie już widzieliście. A tutaj jest toaleta. No. A Miruś jak rano zawsze. Codzienny rytuał poranny. Dziękuję, ta toaletka się zamyka. Płatna 2 złote. Jest puszka. Wydaj resztę. Spuścił wodę. Czekaj. Czekaj, daj, wydam ci. No.
startowałeś. No, Mariusz, trzeba wodę spuścić. Zrobiłeś już? No. To spuszcza wodę, bo... O. Poszło? O, fajnie. Dobra, to nie przeszkadzamy. Halo, hejo. Do środka trzeba uciec, nie? Popuść mu, lekko. Nie, ale teraz nie, Piotr, bo już tego odciągnę. O, jednak trzeba. Chuj, jednak trzeba. A pójdź na środek, jak osobę będę dociągał? Małe. Małe? No. Ale ważne, że... bo wymiara. Dobra, dawaj go na wrzutach. No nie, zostaw, nie będzie jakieś metrów 20, to przynajmniej będzie już jakieś tam. Będzie zabawa. Nie, nie, jeszcze nie wpadaj, Maty, on mi zrzucił gdzieś. Tu. No, no, może wpadać. Dobra, dawaj, jest! Kocki, to fuck! Odhamowano was? No. Ta? Otwieraj! Czekaj! Puść, puść! A nie dajemy go tak na burtę? Na burtę dawaj! Nazwa drużyny? Fish Party. Fish? Party. Data i godzina połowa, do dzisiaj mamy 28 godzina. 28, coś takiego. Jak? 19.20. 19.20, metoda, trolling? Trolling. Długo i ryby, tam 114. 114. 114. Uwagi sędziego. Brat. Dziękuję. Proszę bardzo. I poszli. Godzina 5:30. Dzień drugi. I koniec zawodu. O! Proszę. Pan Mariusz już stał. Mirosław również. Piotruś już zwija zestawy po nocy. Niestety, niestety nic. Nic ani nie pykło. I Miłosz też już rękę podniósł. Zawodnicy popłynęli na miejsce zbiórki. Zostało nam godzinę łowienia, przez noc nic się nie działo. I coś czuję, że tak już pozostanie. Jedna rybka 114, która uratowała honor. Jedna duża ryba, która się spięła, jak widzieliście, i zostawiła pamiątkę w pontonie. Ale dobrze jest, nie jesteśmy ostatni, a taki był zamysł. I następuje symboliczne zwinięcie flagi. Jest! Jest! Zawody dobiegły końca, spływamy na... Jedna ryba na pontonie, jedna zerwana. Co możemy powiedzieć, nie? Zawody... Zobaczymy na zawody wynikach. Udany na razie. Nam się podoba, nie? Zobaczymy na wynikach. Założenie myśli spełnione? Pierwsza dwudziestka? Może będzie. Ważne, zobaczymy. O, otwiera nam pan bramę. Szlabany się otwierają. Będziemy jechać. Centrum miasta. Godzinkę mamy. 8:30. Mówię, jeszcze to połowimy. Pod mostami.
Do 9 mamy czas. No, 9 godzina, koniec. Da się płynąć, pakować. Pamiątka po tym sumie, dzięki któremu prawdopodobnie mogliśmy mieć trzecie miejsce i mieć na pewno nagrodę za największego suma złapanego na Woblera. Ale on odpłynął, my go jeszcze złapiemy. W trollingu. Zawody zakończone. Jesteśmy w pierwszej 18. Które miejsce to się dowiemy dopiero koło wieczora. Plan był taki, że jak będziemy w pierwszej 20, to jedziemy na następne. No to jedziemy. No i tyle, nie? Nara. Jedna rybka spadła, mogło być dużo, dużo wyżej. Ogólnie mało ryb złowione przez wszystkie załogi. Ale co? Walczymy dalej, jedziemy za rok. To już jest pewne. Paweł, Jona, Ryku, ekipa, super, super ekipa było. Było fajnie. Tak, ekipa jak zawsze mistrzowska. Zresztą widzieliście na filmie, co się działo. Dużo nowych znajomych z całej Polski, to też się liczy. Pozdrawiamy ekipę pozdrawiamy, ze Śląska. Pozdrawiamy chłopaków ze Śląska. Medal jest. Proszę. Fajny. Metalowy. Nie żadna podróba plastikowa. No i co? Jedziemy na zawody w przyszłym roku. Sobie obiecaliśmy, jeśli będziemy w pierwszej 20, to jedziemy. Słowo się rzekło. Panie Mariuszu. Witam wszystkich. Witam. Powiem tak. Coś, co na pewno warto przeżyć, warto spróbować. Każdy ma szansę, to nieprawda, że tylko najlepsi wygrywają, zresztą dzisiaj był na to dowód. A przede wszystkim klimat, integracja to jest najpiękniejsze, co może być. Nie tylko, liczą się ryby, liczą się przede wszystkim ludzie. Zapraszam wszystkich na przyszły rok, na kolejną edycję Fish Cup Pola. Tak jest. No i oczywiście, jak Wam się podobało, nie zapomnijcie o subskrypcji. Zapraszamy na grupy, linki macie w opisie. I do zobaczenia następnym razem. Nara!